przyszedłeś tutaj zakładając, że dostaniesz tę nagrodę? Tak trochę przynajmniej? Co? Dla mnie już fantastycznym było zostać nominowanym, być przyjętym do grona, dostać zaproszenie do grona Akademii. Miałem nadzieję, że tak, że jeśli została zauważona ta rola, to że może się okaże, że została również zauważona do tego stopnia, żeby w rękach moich znalazła się ta statuetka. Wiedząc, jak świetnymi aktorami byli moi współnominowani, była to po prostu nadzieja. Film cały czas jest w kinach, co było tutaj słusznie podkreślane. Niedawno był dodatkiem do jednej z gazet, więc jest oglądany po kilka razy. Ty widziałeś go ile razy i powiedz mi, jak bardzo sam sobie się podobasz? Bo znam takie osoby, które są zachwycone twoją rolą. Wiesz, widziałem go na pewno kilka razy. Jestem zadowolony. Jest to taki moment, w którym, zwłaszcza w momencie, kiedy dostałem informację zaraz po obejrzeniu od profesora Zembali, który obejrzał i powiedział, że jest... Tak, że akceptuje swój wizerunek na ekranie. To był moment, w którym powiedziałem, skoro on akceptuje, to chyba ja też muszę. Kiedyś przed premierą opowiadałeś, że uczyłeś się zszywania na bananach. Coś z tych lekcji jeszcze pamiętasz? Tak, aczkolwiek po drodze już zanurkowałem w kilka innych światów i rzeczywiście dziś już przeszczepu serca bym nie zrobił, ale skórkę od banana może jeszcze bym zszył.